zadawana Cię, żeśmy w takiej liczbie, w takim składzie. Twoi bliscy gdzie są? Cierpliwie czekasz, kiedy tu przyjdą. Słyszałem, że ci godni wierni, wierne wybierają się w sobotę na pielgrzymkę do Tulec. Ktoś tam pani moją siostrę podpytywała, czy pani idzie. A dlaczegoż to? Skąd to się wzięło? Ano wzięło się to, że Michał Woźnicki powiedział słowa, które zadziałały jak kij. Czekasz na swoich bliskich. A kija użyłeś? Wczoraj wziąłem moją mamę na spacer. Mama, no, znamy moją mamę, znacie moją mamę. Gdzieś tam tak na maminy sposób. Wiesz, brat, twój brat Paweł dzwonił. Powiedział, że z przyjazdem to teraz nie, bo jest zajęty pracą. I zaraz przeszła mama z następnego tematu, który dotyczy, nie wiem czego, czy herbaty, czy wiaterek wieje, ale to zostało przemycone. Czyli słowo kij wobec niewiast działa. I słowo kij wobec jednego, drugiego też by zadziałało. Gdyby było tym słowem kijem, kiedy może być? Kiedy kochasz Boga, wiesz, że Pan Jezus na mszy to jest najświętsza ofiara, nie posoborowe gusełka, że uczestniczysz w mszy, w najświętszej ofierze, ale tak jak w posoborowych gusłach. Dalej tak samo. Zmieniłeś w jakiś sposób, wokół się zmieniło otoczenie, ty wciąż w środku jesteś tak sam. I w zasadzie nic cię nie odróżnia od tych moich braci, na których twarze patrzysz. Samozadowolonych z siebie. No bo jak się jest na uczcie, to się nauczcie. Rzecz jest, że jak ja bym miał być na takiej uczcie dzisiaj, jak nowa msza, chodź Bruno, idziemy na piwo. Idę na piwo, na co mi nowa msza? Popatrzcie na pana Marcina Gacha. Stary człowiek, a wciąż chce żyć jak młodzik. Pisał do księdza, czy ksiądz mu przebacza, a mija drugi, trzeci dzień, go wciąż tu nie ma. Myśli, że se tak może pisać, korespondencyjne z księdzem takie zawody czynić. Należy mu powiedzieć, jak tak, to niech pisze listy takie, jakie pisał te bluzgające, bo od razu ich wiele osób je czyta. Eszeje by zdobyły popularność pana Marcina, żeby przyjechał tutaj, to już go nie stać, bo boi się, że jak tu wejdzie, to być może trzeba będzie zostać, chociaż na chwilę. Obyśmy we mszy świętej w Rycie Rzymskim nie uczestniczyli tak jak owi moi bracia sprawują nową mszę. To znaczy na mszy świętej w Rycie Rzymskim jestem, ale cały czas duszą jestem, jakbym był na nowej mszy. Moja matka z siostrą się potrafią po mszy kłócić jak pies z kotem. A były na mszy świętej w Rycie Rzymskim. Gdybyś posłuchał, to byś powiedział, jak one się nienawidzą. Macocha z córką, a to matka z córką. Obie świątobliwe. Dlaczego? Bo uczestniczę w mszy świętej w Rycie Rzymskim, tak jakby to nowa msza była. Chodź, Bruno, idziemy na piwo. Na nową mszę nigdy więcej. Ale nie wolno też nam w najświętszej ofierze uczestniczyć na sposób, jakby to banał był. Nic więcej i inaczej nie otrzymamy. Łaska płynie z ofiary mszy.